są. Te ofiary dzieci się już urodziły. Pamiętajmy. Także demografia jest niezbadana, jest nieszanowalna. I tyle. I niewiele na to, co można zrobić. Tym bardziej się nie wiem, jak tego zrobić. Jak w Niemczech panuje najgłupszy ustrój świata, czyli demokracja, tak samo jak u nas zresztą. I w wyniku tego, proszę Państwa, nikt się nie przejmuje tym, co mnie zadowoliście. Co to kogo obchodzi? Ja byłem tam. Spotkamy w Szczecinie zresztą, akurat. Blisko Niemiec. I była po mnie posłanka z PiS-u, czy rada z PiS-u, nie pamiętam. Choć na pewno nie posłanka z PiS-u. Jak ja powiedziałem, że trzeba myśleć, co będą robić nasze dzieci i wnuki, ona mi powiedziała, co mnie obchodzą, co będą robić nasze dzieci i wnuki. Co ja to mówię? No to zrozumieć. Dzisiejsze partie interesuje jedno. Wygrać najbliższe wybory. I one tak muszą myśleć. Bo jeżeli partia zaczęła myśleć, co będzie za rok 20, to przegra z partią, która wszystkie wysiłki włoży w wygranie najbliższych wyborów. Więc te partie muszą być tylko najbliższych wyborów. No to zrozumieć. Demokracja się musi skończyć katastrofą, ponieważ nie ma szans na to, żeby myślała dalekowzrocznie i mądrze, bo w demokracji chodzi większość, a kogo jest więcej, mądrych czy głupi? Głupi, więc póki istnieje demokracja, się musi skończyć. Zobaczcie, co przegrały Ateny. To jest potężne, bogate Ateny. Przegrały z biedną Macedonią. Przegrały, bo panowała niepotworna korupcja. Przywódcy wszystkich partii politycznych siedzieli w kieszeni królewskiej. A jak było za pierwszej rzeczy Rzeczpospolitej? Dokładnie tak samo. Senatorzy wszystkim tym byli w kieszeni u księcia Rytlina, a od innych dworów pewno też brali. To samo jest dzisiaj. Myślę, że co? Że Państwo myślą, że tam mamy jakichś senatorów, posłów. Oni też biorą pieniądze od obcych, no, od obcych ambasad. Myślę, że nie. Mogą mylić. Także każda demokracja się musi tak skończyć. Różnica polega na tym, że kiedyś demokracje były bardzo rzadkie. Bardzo rzadkie. Jak padły Ateny, czy padła pierwsza Rzeczpospolita, to w końcu co tam. Ale w tej chwili połowa świata są demokracje, albo więcej. Trzask będzie nieprawdopodobny. Trzask będzie nieprawdopodobny. Nie? Jak zbankrutuje, to wszystko raz. Proszę wyobrazić, przecież banki mają w tej chwili ponad 60% swoich zasobów mają w obligacjach rządowych. Zresztą to samo co w Argentynie. Rządy wywrócą kieszenie na lewą stronę. Powiedzą, przepraszam bardzo, nie płacimy obligacji. Banki zawieszą wypłaty. I koniec. Nie wiem, czy nastąpi to za miesiąc, czy za 4 miesiące, czy za rok, prawda? Bo to tego nikt nigdy nie wie. Ale jestem pewny, jak mamy tutaj ciężko. Nie może być. Także dożyliśmy czasu, kiedy upadnie demokracja. Wreszcie dożyłem tych czasów. Będą może nieprzyjemne czasy, bo proszę pamiętać, jak Milton Friedman mówił o upadku cywilizacji, mówił, że to jest tak jak z upadkiem samolotu. Jak samolot spada bezwładnie, to jest to bardzo przyjemny okres. Okres pełnej nieodpowiedzialności. Można szlankę wywrócić do góry nogami, woda się nie wydaje, prawda? Można latać po kabinie, prawda? No, przyjemne uczucie nieważkości. Zepnięcie cieką, to jest nieprzyjemne później, prawda? Ale samo uczucie jest nawet dzisiaj, prawda? Mamy wszystko, można robić, ludzie rzeczy, co wolno, co nie wolno, to można robić. Tam kary są bardzo niewielkie. Niewielkie nawet relika nie powieszą, prawda? To tam nie ważne, co można robić. Tylko zepnięcie ziemią będzie nieprzyjemne. Tylko nikogo to, powtarzam, nie interesuje. Takie same durnie jak u nas rządzą CDU, SPD, prawda, niemieckie. Takie same durnie, bo są w prawie demokratycznym, nie chcą być durnie. Prawda? Nie mogą mądrze być wydać demokracji. Jest niemożliwe. I proszę Państwa, doprowadzają Niemcy do jeszcze większej katastrofy niż nasi. Proszę patrzeć na to, że nawet Niemcy. To jest kraj, który miał znakomitych inżynierów. Znakomitych tych. Całkiem przyzwoitych, wykształconych, pracowitych robotników. Teraz pracowici, ale też nie ten kraj miał, no, nie takich kapitalistów jak Amerykanie czy Anglicy, ale przepraszam bardzo, ale ThyssenKrupp, Messerschmitt, Daimler, prawda, no jednak coś tam umieli zrobić, nie? I ten kraj pod okupacją Unii Europejskiej ma tempo rozwoju od minus 1 do plus 1. Białoruś ma 3. Czyli pan kolega Ciebie ma 11 oczywiście, ale już to nie zbyt. Ale trzyma. Jest to kompromitacja tego ustroju. Kompromitacja tego ustroju. I
Unia Europejska daje nam pieniądze. Patrzcie na drogi, budowane za pieniądze Unii. Pytam się, a ile Unia Europejska dała w XIX wieku Stanom Zjednoczonym, jeśli rozumiemy największym mocarstwem świata? Ile im dano? Nic nie dawano i dlatego Ameryka jest pierwszym mocarstwem świata. A Afryce dają ogromne pieniądze i jest tam nędzny. Bo bogactwo nie pochodzi z dotacji. Dotacje powodują, że umieramy. Jeżeli na przykład Hiszpania dostała ogromne ilości złota z Nowego Świata, to było pierwsze mocarstwo świata. Czyli wtedy świat był podzielony między Hiszpanią a Portugalią. W 1493 roku był kompromis papieski i papież podzielił świat między Hiszpanią i Portugalią. Zdobyli te złoto z Nowego Świata i co? Zasypali do trzeciej ligi. Dlaczego? Bo się przestało opłacać pracować. Po co się miał pracować, miał złoto, bo ludzi budy w Holandii. Wiecie, dotacje zabijają dany kraj. Zabijają dany kraj. Patrzmy na Chiny. Czy Unia dawała Chinom pieniądze? Nie. Ale patrz na ten Chin. Ten kraj był 30 lat temu 20 razy biedniejszy od Polski. Teraz 20 razy biedniejszy. Przed tym Xiaoping, też coś tam przeżyli. Pamiętacie Państwo? Wojnę domową, okupację japońską, kontynuację wojny domowej, potem wielka populacja rewolucja kulturalna, a tam no koszmar kompletny. Co było to zrujnowane? No i teraz, proszę Państwa, przed tej książki powiedział, że nie ten kot jest, nieważne czy kot jest biały, czy czarny, byle głowa wyszy, już oczywiście o tym wody nawet nie wspominał. No i, proszę Państwa, nie minęło 30 lat i Chiny są w tej chwili w drugim mocarstwem świata za świata przegonią Stany Zjednoczone. Zobaczcie, kurs ustawiony jak grzyby po deszczu. Koleje chińskie jeżdżą szybkością 580 km na godzinę. Nasze tam podobno do 20 się zbliżają właśnie ostatnio. Proszę Państwa, autostrady. Proszę Państwa, zdaję sobie sprawę, że tyle lat temu dowiedzieliśmy się, że będzie euro. Zamierzono zbudować autostradę. Z najwyższym trudem, rzutem na taśmę udało się doprowadzić do Warszawy, do granicy z Białorusią. Ale najważniejsza była druga autostrada, na Ukrainie. Nie udało się do dzisiaj zbudować, jeszcze się przez rok nie zbuduje. 200 km, bo Krakowa była gotowa. 200 km, bo Krakowa nie zdołali zbudować. Wiecie Państwo, ile się w Chinach buduje rocznie autostrad? 11 tysięcy km. A pan to tylko powiedział, że teraz ma spółkę na jednym. Dwóch pasmów nie ma. Teraz ma spółkę.